Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj absolutna klasyka klasyki. Samotna nocka w lesie jesienią. Jak ja się cieszę, entuzjastycznie jestem nastawiony, ponieważ dawno już nie miałem okazji tego robić i szczerze powiedziawszy już mocno czuję taką potrzebę. Co dalej? Mamy 2 października. Nie mówię tego, że jestem turbofanem kalendarzy, żeby oznaczać datę na filmach, ale pomoże to trochę znaleźć się w kontekście klimatu, w którym jesteśmy. Mianowicie 2 października oznacza, że przeszłością i powoli za zasłoną kurtyną mgły odszedł nam okres letni. Był fajny, jedziemy dalej. Zaczął nam się, już jesteśmy w okresie jesiennym od kilku dni. W związku z tym widać też, że aura od razu przybrała już takie parametry. W każdej chwili może pokapać. Kolory lasu już troszkę przypłowiały, ale myślę, że najlepsze jeszcze przed nami, ta złota polska jesień, że to jeszcze będziemy mieli okazję zobaczyć. No i sezon jesienny oznacza tyle, że robi się ciekawie, ponieważ no już trzeba troszkę technicznie pomyśleć o tym, co chcemy ubrać, jak powinniśmy się ubrać, jakie wyposażenie już zabrać, bo to już nie jest kwestia, że padniemy na glebę i jakoś tam do rana się przetrwa. No tutaj już trzeba się powoli zacząć bawić bezpiecznie, więc właściwy dobór ubrań, najlepiej jej dostosowany pod znajomość własnego ciała, własnej termiki, żeby ta nocka była właśnie komfortowo spędzona i przyjemnie. Dochodzi godzina, tak mam manierę zawsze pokazać, dochodzi godzina 18, zachód słońca jest przewidziany na godzinę 18:30. W związku z tym zajdę jeszcze za jasnego, więc nawet mi się pofarciło, bo ja liczyłem się z tym, że po pracy raczej tutaj będę już po zmroku i będę szedł w nocy. Nie w nocy, tylko po ciemku. Jakkolwiek udało mi się wyjść w miarę o czasie z pracy. W związku z tym dojdziemy na miejsce jeszcze przy szarówie, ale jeszcze będzie jasno, więc myślę, że w miarę komfortowo będę mógł się rozłożyć. Żeby zaoszczędzić tchu, następne połączenie proponuję już na miejscu. Więc do zobaczenia za sekundkę. Dla Was sekundka. I jesteśmy na miejscu. Dla Was to była sekundka. Być może zobaczyliście intro z fajną muzyczką. Jakkolwiek dla mnie to było parę kilometrów, więc zdążyłem się troszkę zgrzać, spocić, pomimo że jest październik, mamy około 14 stopni, więc można powiedzieć, że pogoda w miarę nas rozpieszcza, jeżeli idzie o temperaturę, nie rozpieszcza, jeżeli idzie o to, że wiszą ciężkie chmury, są przelotne deszcze non-topper, dlatego powiem, co mam powiedzieć i będę szybko sobie rozkładał schronienie i tam będziemy mogli ewentualnie kontynuować. Nie mam planu jako tako na materiał z tej nocki, ale sam wypad ma jakieś tam założenia, więc pierwszym założeniem, pod którym sobie tematykę tego piątkowego wieczoru i jutro sobotniego poranka chciałem zrobić, no to przede wszystkim parametr, że nocka ma być samotna. Ponieważ ostatnio już troszkę czasu minęło, od kiedy byłem sam, dużo się wydarzyło, dużo nocek w lesie, ale to było zapoznawanie się w sumie z Wami, bo to tak naprawdę miałem okazję poznać fantastycznych kilku ludzi i gdzieś byliśmy na jakichś tam wydarzeniach, no i w związku z tym były noclegi niesamotne, w najgorszym wypadku, w najlepszym wypadku wspólnie z małżonką, oj, nie będę brnął w tego połamańca językowego, bo to się źle skończy, więc w najlepszym wypadku była to nocka we dwójkę. Jakkolwiek słyszę, że krople deszczu padają, więc ja cały czas śledzę, żeby mi kamera nie zamokła i żebym ja za bardzo nie zdążył zmoknąć. W związku z tym, żeby nie zardzewieć, ponieważ las naprawdę tylko tak mocno wchodzi w głowę, ja mówię tutaj w sensie pozytywnym, jak się jest samemu. Oczywiście pierwsze nocki w lesie, no to jest strach, stres i ten las wchodzi do głowy, ale albo inaczej, nasze wyobrażenia, nasze lęki wchodzą nam do głowy tak naprawdę. Las jest tutaj tylko biernym gospodarzem, biernym obserwatorem, to my sami sobie robimy psychiczną krzywdę, katując się jakimiś wyimaginowanymi zagrożeniami. W związku z tym takie wrażenia, jakie się przeżywa podczas samotnej nocki w lesie,
jak już się ma troszkę doświadczenia i jest to tutaj miejsce relaksu, uspokojenia i wychillowania, to są nie do zastąpienia, jeżeli jest choćby dodatkowa jedna osoba. Naprawdę dla własnej higieny psychicznej dobrze uświadomić sobie, że ma się taką właśnie potrzebę czasami zatrzymania się w miejscu i pobycia tutaj i teraz. Najlepszym czasem z mojego doświadczenia jest to piątek wieczór zaraz po pracy. W sobotę, jak już jest wolne, to start jest ciężki rano i to już nie ma tego takiego wrażenia super kontrastu. A tutaj mianowicie tak, no jest godzina 18:30. W tej chwili mamy zachód słońca, którego nie widać, więc bez różnicy. Mamy godzinę 18:30 w piątek. Dwie godziny temu jeszcze siedziałem przy biurku w pracy, a wcześniej jeszcze jak tylko mam możliwość, to wolę gdzieś pobiegać, bo ja przez 8 godzin przy biurku bym po prostu nie wyrobił, nie ten typ człowieka. W każdym razie jesteśmy w pracy, zadaniowo nastawieni w tym świadku, co trzeba się zastanawiać, coś tam planować mniej więcej, trzeba myśleć o przyszłości, a tutaj z kolei po 2 godzinach jestem sam, jestem w lesie i tak naprawdę to, co robiłem, mnie nie za dużo interesuje i nawet mnie nie za dużo interesuje, co będzie jutro, pojutrze, a już nie mówiąc o tym, co jest za tydzień albo za miesiąc, ponieważ teraz chodzi tylko o to, żeby się tutaj komfortowo, bezpiecznie rozłożyć i cały ten czas jest tutaj bytowania tej samotnej jednostki w lesie jest zawężony tylko i wyłącznie dla teraźniejszości. My żyjemy w takim rozproszeniu obecnie informacyjnym, szczególnie teraz. Przypominam, że mamy rok 2020, jesień, więc nie będę dzisiaj mówił co na temat tego, jak wyglądały wiadomości w radiu, w telewizji, w mediach a propos tego, co to się nie dzieje, że wydaje mi się, że zadbanie o właśnie własną higienę psychiczną, o robienie rzeczy, które nam sprawiają może nie tyle przyjemność, bo nie chodzi mi o hedonizm, ale chodzi o taką właśnie o zadbanie o ten spokój, o klarowność umysłu, właśnie o może zawężenie się do tutaj i teraz po prostu. Więc to jest powód, dla którego chciałem, żeby ta noska była samotna. Z planu, nie planu, tylko z założeń tutaj bytowania, to kwestia druga po tym, że mamy parametr, że jestem sam, to jest rodzaj schronienia. Maszyna losująca w domu była włączona tak jakby trochę wczoraj, no ale ja wczoraj wpadłem na pomysł, że tutaj sobie mam ochotę przyjechać. Cały set miałem nastawiony tutaj pod tarpa, cały plecak gotowy do wzięcia, więc uczciwie powiem, że w czwartek wieczorem nie chciało mi się tutaj przepakowywać i umieszczać namiotu, bo pierwotnie miałem pomysł na namiot, ponieważ właśnie no, pogoda była, wiadomo, że będzie niepewna, a ja tutaj przyjechałem nie udowadniać coś sobie. No nikogo innego tutaj nie ma. Nie udowadniać niczego sobie, tylko po prostu się przyjechać po pracy, zrelaksować w ciszy, w lesie, na łonie natury. Jakkolwiek właśnie, no nie chciał mi się tego namiotu tutaj przepakowywać, bo to bym musiał zmienić zupełnie wyposażenie plecaka, inaczej poukładać, więc mamy tarp, mamy mojego tarpa super w kamuflażu, no i go zaczniemy sobie tutaj powolutku rozkładać. Więc to poszło na schronienie. Dalej założeniem byłoby też to, czy dogrzewamy się ogniskiem, żeby było klimatycznie, czy może lepiej bez ogniska. No tutaj postawiłem świadomy wybór na to, że dzisiaj będzie bez ogniska. Powodów było kilka, teraz doszedł czwarty, że po prostu mży, wszystko jest mokre i nie chce mi się rozpalać dymiącego od palącego się mokrego drzewa ogniska, żeby wszystko prześmiadło i w ogóle, to jest raz. Dwa, wydzielone strefy, obszary do bushcraftu i survivalu lasów państwowych. One są, już będzie nam mijał powolutku rok, jak one są. Nie wolno według tych przepisów palić tam ognisk, więc też myślę, że może kwestia zmienienia już powolutku przyzwyczajenia, że można spędzić fajną nockę w lesie bez po prostu jarania ognia, żeby nam się czasy harcerskie przypominały. Ja to sprawdzę. Co dalej? Czy to ognisko jest tak naprawdę konieczne? Ja zauważyłem, że podczas zimniejszych miesięcy, jak właśnie jeszcze jestem sam, no ognisko przede wszystkim fajnie animuje. Jak jest się z kimś, no to siedzenie przy czołówce, która świeci nam na ziemię z kimś, no to tak po prostu no czegoś brakuje. Ognisko animuje, trzeba się nim zajmować, pielęgnować, jakoś tam daje scenariusz tego wypadu. Jak jestem sam, to za ogniskiem może nawet nie do końca bym przepadał, ponieważ w zimniejszych miesiącach ognisko potrafi trochę oszukać termikę. My siedzimy poza schronieniem w ognisku,
W ognisku, przy ognisku, jest nam cieplutko, obóz cały obok śpiwór Karimata robią się lodowato zimne i później z tego ogniska przenosimy się do tego zmarzniętego legowiska. No i tak jest właśnie, jest taki szok termiczny. Ja szczerze mówiąc już sobie próbowałem i chyba jak sobie jestem sam, to tak wolę się dogrzewać kolejnymi warstwami, jak czuję, że one po prostu są konieczne. I tyle. Dwa, jest piątek wieczór i tak po prostu już z uczciwości ludzkiej to powiem, nie chce mi się zbierać drewna i nie chce mi się tego piłować. Więc tak, to też by był jakiś powód, że zdecydowałem się na nierobienie ogniska. O, co więcej, bo jak byliśmy ostatnio z Moniką sobie właśnie na nocnym marszu, to jak usiedliśmy sobie, żeby się nagrodzić piwem za to, że się przeszło zaplanowane od punktu do punktu docelowego, się trafiło i z powrotem, to jak sobie siedzieliśmy przy tym piwie, tak w tym środku tego lasu, w tym miejscu docelowym, to była magia, to był fajniejszy kontakt z naturą, było tej natury więcej słychać, my jej tak nie straszyliśmy tym płomieniem ogniska, odgłosami tego ogniska, no ognisko też trochę hałasuje, więc czuliśmy się bardziej w ten las zanurzeni, to też było fajne, fantastyczne uczucie. Robi się powolutku ciemno, więc teraz się zajmiemy rozstawieniem tarpa. To co, tak wygląda secik ze schronieniem, mój tarp. Tutaj jest już leciutko przygotowany, bo mam też tutaj, nie będę strugał, bo przyszedłem na relaks, więc nie chce mi się tutaj od podstaw robić śledzi, więc śledziki mam przygotowane. Tarp ładnie zapakowany, złożony, z lineczkami już. Znowu zaczęło mrzyć, padać, więc zaczynam się rozstawiać. No i właśnie ze względu tutaj, jak wspomniałem, zaczynamy robić coś już jesienią, to już te warunki trzeba mieć troszkę na uwadze, że one mogą być różne. No ale my się nie przejmujemy, plecak jest dobrze spakowany, w razie czego komplet na rzeczy na zmianę jest. Mam nadzieję tylko, że rano będzie sucho. Poprawimy kadr. Nie wiem, czy będzie tego, czy to rozstawienie sobie zostawię, czy nie zostawię, ale myślę, że może być takie w sumie nawet relaksujące, jak się rozstawia schronienie. Poniekąd miło mi jest zawiadomić, że emocje są, ponieważ rozpadało się na dobre. Zdążyłem rozbić tutaj ten dwuspadowy tarp i wszystko włożyć do środka, plecak. Tylko muszę się teraz z mniejszą ilością przestrzeni ogarnąć, żeby zrobić sobie tu komfortowe legowisko. Ale najważniejsze, że już nie pada na sprzęt, nie pada też na mnie, tak, to jest równie ważne. I wracam za chwilę, jak się troszkę tutaj opanuję sytuacją. No i co, przygoda była przy rozkładaniu się, zaczęło padać i było trzeba się szybko ogarniać, żeby nie zmoczyć w październiku za dużo. W związku z tym sytuacja jest opanowana, ja już mam tarpik rozłożony. Tutaj fajnie w czasie deszczu się ten układ zwróci generalnie, bo pokażę za chwilę dlaczego, bo akurat teraz chwilę przestało padać, więc może w świetle czołówek, bo tutaj już mamy noc, więc może w świetle czołówek uda mi się fajnie pokazać, jak wygląda to rozstawienie, jest znaczy ze wcześniejszych wypadów, tylko ten jest akurat po raz pierwszy właśnie taki pozasezonowy. Pytanie, czy 2 października komary są jeszcze opcją? No niestety obawiam się, że jeszcze tak. Komarów jest dużo. W związku z tym dobrze jeszcze nie rezygnować z letniego wyposażenia w postaci właśnie tutaj mugi. Ja już właśnie sobie przed naszym wyjściem i obejrzeniem obozu skorzystam z tego. No to ja się nie dziwię, dlaczego komary tego nie lubią. Dobra, może na jakiś czas będzie spokój.
Z rozstawienia jestem zadowolony, troszkę nie za bardzo tutaj z ułożenia rzeczy, ponieważ pomimo, że ja nie jestem jakimś specjalnie uporządkowanym człowiekiem, to akurat na obozie, szczególnie jak jest ciemno w nocy i jestem w terenie, to lubię mieć dosyć te rzeczy poorganizowane. Dlatego też pomimo, że marnuję czas, to muga wzięta z woreczkiem z kosmetykami, muga wraca do woreczka z kosmetykami. Wszystkie rzeczy, które na materiale zobaczycie, czy zobaczyliście i wyglądały na śmieci, to oczywiście zgodnie z zasadą prawdziwego bushcraftu. Tu mam worek na śmieci na rano przygotowany. Wszystkie śmieci wyprodukowane przeze mnie wracają do tego worka i ze mną do samochodu. To tak dla jasności, to są oczywiste rzeczy, ale nawet jeżeli są oczywiste, a są dobrym przykładem, to doświetlenie mi spadło. To trzeba to powtarzać jak mantrę. Tym bardziej, że może ogląda nas jakieś młodsze pokolenie, pokolenie, które dopiero tej kultury, tą kulturę właśnie warto, żeby tak wyssało od samego początku bytowania. Dobra, to ja Was zabieram na wycieczkę tutaj dookoła, skoro mamy chwilę przerwy. Czapka zmokła, więc mówię, dobrze mieć zapasowy właściwie cały komplet. Bo jeżeli będzie duża wilgotność, to ta czapka do rana nam nie wyschnie. Dobra, zapraszamy, będziemy oglądali obozowisko. Opla. Materiał będzie typu surowego, ponieważ jak ja mówiłem, ja pomysłu jako tako na sam materiał czy fabuły nie miałem, bo nie o to chodzi. Nawet mi trochę może brakuje takich pierwszych filmów, jak kiedyś po prostu czysty spontan, bez planu, zanim zaczęło się tak troszkę od swoich materiałów więcej wymagać. Dodatkowe doświetlenie. I możemy obchodzić to, co tutaj widzicie. Buty. Buty są tam. Buty są mokre, są wysokie za kostkę, w związku z tym one nie są najbardziej obozowe. Klapki neoprenowe nie ważą nic. One nic nie ważą, nic nie zajmują miejsca. Na spodzie pod śpiworem zawsze takie mam. Nawet zimą, szczerze mówiąc, nawet zimą to po prostu jest super obozowa rzecz. Że nie trzeba ubierać ciężkich buciorów, szczególnie jak już będziemy mieli suche skarpety, a te buty w środku jeszcze nie wyschną. No to idziemy oglądać obóz. Będzie coś widać? Będzie chyba nawet nie najgorzej. Czyli tak. Plandeka 2x4, znaczy ją z innych materiałów. W czasie deszczu udało mi się ją rozłożyć. Dzięki temu, że rozkładałem kilka razy, w związku z tym jest już jakaś rutyna działania i nie zastanawiałem się, jak to zrobić. Więc tak, obchodzimy sobie dookoła. Trzeba uważać oczywiście, żeby nie potknąć się o własne linki. Ona jest troszkę niesymetryczna, ponieważ żeby mieć miejsce tam, to ja tam mam dodatkowy po lewej stronie dodatkowy kijak, który robi ten daszek lekko bardziej płaski. Ja mam większą wysokość od strony głowy, ale w takich warunkach nie ma co wymagać super symetrii, jak w wszechświecie. I również no, trzeba korzystać z tego, czym jest taka plandeka. Jest bardzo elastycznym schronieniem, które można robić, rozkładać w różne sposoby. Nie przywrócę, o nic nie. I tak to sobie wygląda tutaj od strony północnej. Nie pomyślałem też, jeżeli by miało zacząć wiać, żeby ten daszek spadowy był od strony najprawdopodobniej zachodniej, ponieważ takie wiatry w Polsce najczęściej mamy. Jednak tutaj się dałem porwać emocją chwili, jak zaczęło padać. Tutaj pewnie jeszcze widać krople wody stojące na tym moim tarpiku. I przejdźmy do środka. Więc środek może od strony głowy. O, tutaj właśnie, jak widzicie, jest ten kijak, jest więcej miejsca. Więc ten układ tego tarpa jest o tyle fajny, że oprócz tutaj ścian i sufitu, co ważne, najważniejsze, nad głową, daje nam tutaj podłogę i dzięki temu, pomimo że wszystko jest mokre, ja się na mokrym składałem, nie miałem możliwości znalezienia ani nic wysuszenia, w związku z tym mamy tutaj metr suchego. No i to jest bajka, to ratuje sytuację, to tak naprawdę spowodowało, że jak tylko zrobiłem tutaj ten trapezoidowy... Słyszycie? Chowamy się, znowu zaczyna padać. Oj.
Dobra, nie świecić wam po oczach. Nie wiem, czy słychać, że znowu pada, ale pada. W związku z tym takie schronienie jest tym bardziej teraz miejscem przytulnym. Na czym to ja skończyłem? Tak, mamy suchą podłogę. Od samego początku mamy suchą podłogę, ponieważ ona jest integralną częścią tarpa. Tak patrzę, czy tutaj, bo mam trochę przykrzywiony ten kijek, ale nie, jest sztywno. Tu się nic nie powinno wydarzyć. Podłoga jest integralną częścią tarpa, stanowi ten tarp, w związku z tym jest właśnie bardzo fajny komfort. Co można by powiedzieć dalej? No jak wspomniałem, nie planowałem robić ogniska, no i teraz dzięki temu jestem przygotowany na nie robienie ogniska, a jednocześnie mam sprzęt właśnie, który umożliwi się tutaj fajne doświetlanie. No to w związku z tym co? Chciałem tutaj zrobić recenzję. Ja to mówię z żartem generalnie, bo to zamiast ogniska no, kupiłem sobie latarnię, żeby zobaczyć, czy w ogóle taki gadżet w ogóle coś daje, no żeby za jedyne oświetlenie nie służyła tylko punktowa czołówka. W związku z tym nabyłem w netto za 17 zł. Specjalnie nie zrywałem jeszcze etykiety, żeby móc powiedzieć, jakie są parametry techniczne tej tutaj rzeczy. Więc kupiłem w netto za 17 zł na próbę taką latarnię LED-ową, zasilona 4 paluszkami AA, to są te większe. No i będzie dzisiaj mi robiła, zobaczcie, jest regulowana moc oświetlenia. Będzie mi dzisiaj robiła właśnie za oświetlenie takie obozowe. Oczywiście, jako że jest to chiński wynalazek, to na etykiecie chwalimy się, że lampa kempingowa z kompasem i kompas jest naprawdę z wypasionych dużych liter, jakby ten kompas właściwie był ważniejszy niż sama latarnia. Kompas oczywiście, tak jak przy moich kijkach, które robią mi zamaszty, obowiązkowo jest guzikowy. Więc ja już sprawdzałem, on absolutnie, jak i inne tego rodzaju kompasy, on nie działa, on nie pokazuje nic, on tutaj nic ciekawego nie pokazuje. Mówię, no nie mam pojęcia, dlaczego Chińczycy mają to parcie z uczuciem lepszej sprawy, po prostu, żeby te kompasy guzikowe do wszystkiego wkładać. No jeszcze trochę to może jakaś rolka papieru toaletowego też z kompasem by się znalazła, chińskiej produkcji. Więc ona będzie sobie świeciła i zobaczę na takiej parze baterii generalnie, czy to jest coś fajne, czy to nie jest fajne. Ponieważ jeżeli to będzie fajne jako rozwiązanie, no to już za, można powiedzieć, jakieś normalne środki finansowe można by sobie taką latarnię kupić domyślnie, żeby właśnie tutaj świeciła. To byłaby jedna rzecz, jeżeli idzie o założenia dzisiejszego noclegu, jako że jest właśnie bez ogniska i dzięki temu jestem w miarę przygotowany. Jak to po zmroku trzeba kombinować z oświetleniem. Co dalej? Mam też rzecz do testów. To jest własnoręcznie przeze mnie wykonana świeczka. O, chyba będzie kameralniej. To jest własnoręcznie przeze mnie wykonana świeczka biedaka. Czy tu możemy jeszcze coś naciągnąć? Nie, to tak będzie musiało sobie powolutku być. O czym tutaj mówiłem, tak. Tutaj mamy własnoręcznie wykonaną przeze mnie świeczkę biedaka. No będę chciał ją zapalić. To jest świeczka jakby awaryjna kuchenka. Kuchenka na ogień, ponieważ no tutaj będzie chyba lepiej dawało, o. Jest własnoręcznie zrobiona, więc tak, to co tutaj widzicie w środku, no to jak można na innych filmach YouTube'owych zobaczyć, taka świeczka składa się z puszki, tutaj mamy dostęp powietrza, że jeżeli byśmy chcieli z niej zrobić kuchenkę, to można na górze położyć coś, na czym będziemy gotowali. Dostęp powietrza będzie od tych dziurek. Co ponadto, mamy knot, w środku jest kilka warstw tektury. W środku jest kilka warstw tektury. Tektura jest zalana, nie pamiętam jak to się nazywa, sterainą.
To, z czego składają się kandelki, to nie jest wosk pszczeli, za droga impreza by była, więc to są stopione kandelki i jest ta substancja właśnie zatopiona w tym kartonie. Ja myślę, że już, że póki tak sobie kapie, nie kapie, że no, żeby ten test miał sens, to trzeba by powoli to rozpalić, postawić obok i zobaczyć, jak to urządzenie się sprawuje, nie? Żeby od razu zacząć już jakoś tematycznie. Linia zero tutaj fajnie daje, a propos takich rzeczy, które ma się zawsze przy sobie EDC. Nie mam niczego jakby w tego swoim EDC gdzieś oddalonego od plecaku. Linia zero to są moje bojówki. W związku z tym mam tam dużo gadżetów fajnych, które dzięki temu, że są przy mnie, to teraz, jak teraz wszystko walnąłem do środka, do tarpa, dookoła jeszcze biegałem, żeby się rozstawiać, dokładać śledzi. Musiałem wystrugać właśnie śledzi, bo się okazało, że jednak miałem ich za mało. 4 z jakiegoś powodu, a w sumie mam różnych 8 punktów mocowań. No to zaczynamy test z tą świeczką. Ona sobie będzie obok paliła się i zobaczymy, jaki jest efekt. Ja tutaj mam 3 źródła ognia. No to by się jeszcze półki przydały w tych spodniach od bojówek. No, ale jest, powiem wam, jak jest dookoła tak wilgotno, mokro i trochę popaduje, to jest to fajne wrażenie takiej przytulności tego schronienia. Oczywiście pewnie do momentu, w którym to się wszystko by nie zawaliło na łeb i wtedy by tak przytulnie nie było. A co, nie spadę sobie tu schronienia? Wybaczcie, że nie będę robił, żeby był nastrój krzesiwem. Świeczka biedaka. Dobra, to nam się rozpala i zobaczymy, co z tego będzie. Płomień jest ładny, żywy. Temperatura też jest, więc naprawdę uważać, żeby idzie, więc żebyśmy sobie... O, niech to się tutaj pali. No i co, może zamiast na mnie, to popatrzymy sobie na tą świeczkę, czy ona daje radę. Jak wspomniałem, materiał jest taki sobie na spontanie, dlatego nie spodziewaliście się tutaj jakichś punktów wymyślonych pod fabułę, bo fabuły po prostu nie ma. Podoba mi się ogień, jest duży, jest żywy. Zobaczymy jeszcze, jaki jest czas palenia takiej świeczki. Jeżeli nie macie nic przeciwko, to ja już sobie, bo mi trochę w gardle zaschło, to ja przeprowadzę sobie ostatni też tutaj zaplanowanych testów. Mianowicie zobaczę, czy wszystkie żubry z jednej zgrzewki będą smakowały tak samo. Jest to jakiś pomysł. Więc to wasze piątkowe zdrowie. Oj, wstrząsnęło się w czasie trasy. To są takie momenty, że trzeba pamiętać. I taki żywy ogień daje fajną namiastkę właśnie na tego ogniska, którego nie mamy. Powiedzmy, że no dalej nie powinniśmy tego tutaj robić. Jest to otwarty ogień, no ale też umówmy się, że jest to jakoś bardziej pod kontrolą niż po prostu takie typowe ognisko. No tutaj konsekwencja, zapalniczka użyta, zapalniczkę schowamy tam, gdzie była, żeby jej później nie szukać. No są takie materiały, w których zauważyłem, że ludzie kręcą i nic nie mówią. I tak szczerze mówiąc, ja jeszcze nigdy nie poczułem potrzeby zrobienia czegoś takiego. To znaczy, nie poczułem nigdy właśnie takiego klimatu, ale teraz jak sobie tutaj siedzę i to się fajnie pali, to powiem, że chyba rozumiem zasadę. Dobra, zaczęliśmy, my to zapaliliśmy, była godzina 19:25. O, to tak, żeby był eksperyment naukowy, miał jakieś podstawy, żeby później zobaczyć, czy to kopci. Pod kątem, że jest to tektura, troszkę kopci, ale nie jest to przede wszystkim taki jakiś czarny, olejowy dym. Czy ja bym to mógł tutaj jakoś lepiej doświetlić, żeby pokazać? O. Robi naprawdę fajne, pozytywne wrażenie. Pachnie kandelkami, nie czuć kartonem. Ale do środka, nawet do pałatki, czy broń Boże do normalnego namiotu nylonowego, to oczywiście tego nie bierzemy. To palimy sobie na zewnątrz, tak jak nawet właśnie ja mam tutaj na zewnątrz to wystawione, żeby żar od góry
przez przypadek mi nie przetopił tarpa, bo bym musiał zacząć inscenizować jakieś schronienie z folii NRC. No dobra, no ja będę się na to patrzył, a później się włączę, jak się coś ciekawego pojawi. O, no i ciekawe wrażenie z eksperymentu. Świeczka pali nam się już 10 minut, równe. Zaczęło znowu trochę pokropywać, więc jest takie zjawisko, o widać to na kanonerze. Zaczyna woda kapać do środka, ona powoduje tutaj erupcję czegoś, w związku z tym ja to musiałem odsunąć jeszcze bardziej od tarpa, żeby to coś mi tutaj nie strzelało. Jak widać ogień jest dosyć sporawy. I świeczka się też nagrzała. No to już do ręki tego już nie weźmiemy generalnie. No i co? I pali nam się dalej, więc lecimy z czasem. Ta świeczka biedaka jest przepetarda. Jest godzina, żeby tutaj nie kłamać. No, jest godzina 19:55, co nam daje równe 30 minut takiego płomienia. Jest naprawdę czadowa sprawa na zimę zamiast ogniska. A żeby było jakiś płomień pod kontrolą czy coś w tym klimacie, to naprawdę działa jak... Może nawet troszkę za dobrze działa. To jest powód, dla którego nie chcemy tego trzymać w środku pomieszczenia z jednej strony. Zaczęło znowu padać. Do świeczki się dostają krople, więc zobaczymy, czy jest moment, w którym lecąca tam woda wygra z płomieniem. Na chwilę obecną bój wydaje się wyrównany. Świeczka strzela różnymi rzeczami. To my możemy się wtedy co? Zająć dalej opisem latarki, latarni tej chińskiej, bo to jest śmieszny, fajny gadżet generalnie, ale no tak jak sobie tutaj jest, to no to powiem, że póki jest i świeci, no to daje radę, to jest lekkie, to temu nic nie brakuje. Jak wspominałem, 17 zł z netto, moc świecenia 40 lumenów, czas świecenia do 100 000 godzin, no na pewno na jednym komplecie baterii, już to widzę. Baterii brak w zestawie, no to tłumaczy, że udało się zejść z ceną. I co? Lampa posiada stalową rączkę oraz regulację natężenia światła. Ja tak sobie to tam przeczytam, bo jakby komuś takie rzeczy lidlowe czy właśnie netowe robią, no to by sobie chciał spróbować, no to czemu nie? Za 17 zł to nawet jeżeli to 2-3 wypady z nami przeżyje, to da radę. Natężenie regulacji światła oczywiście działa, o jak widzicie. Więc jak to się nie popsuje, albo się nie okaże, że prądu żre tyle, że po 15 minutach będą się ledwo żarzyły, no to zobaczymy, może coś z tego będzie. Ale jest bardzo, bardzo klimatycznie. Podoba mi się. I to jest właśnie ta magia samotnego bytowania. Mówię, no jak jest jakaś inna osoba, też jest fajnie, też jest w jakimś klimacie, tylko że to nie jest akurat ten klimat specyficzny właśnie dla bytowania samotnego. Dobra, o, chodzi o to, też o konsekwencje, nie pogubić rzeczy, których się korzysta. Jestem na to bardzo wrażliwy, szczególnie jak się budzimy rano, albo w nocy i coś chcemy i nie jest w domyślnym miejscu. Jest wtedy wielkie, wielkie poszukiwanie. Ale fajny klimat. Mam nadzieję, że uchwycą się dźwięki deszczu. A najfajniejsze jest to, że widać taki samo rozwój, jeżeli idzie o uprawienie tego hobby. Ja pamiętam, że właśnie te pierwsze razy samotne w lesie to takie było, no przybycie na miejsce, wstępne rozłożenie się i patrzenie, jak dzień gaśnie, zaczyna się noc, to wiązało się z takim podświadomym albo bardziej świadomym lękiem. A na chwilę obecną no jest czysty fan z wydarzeń, które się dzieją, czyli to przykładowo no z jednej strony też byśmy powiedzieli, że zjawisko niechciane, z drugiej strony jak najbardziej, ponieważ dzięki temu te noclegi robią się techniczne, takie, że można
użyć coś z umiejętności, coś właśnie z tego sprzętu przygotowanego przez siebie misternie, że tak jak sobie planowałem, 100 razy plecak przekopywałem i go dobrze układałem, to teraz dzięki temu w momencie jak zaszła potrzeba, obóz rozstawiony w 5 sekund bez zbędnego myślenia, co trzeba zrobić, to się nie układa, to się rwie. Pamiętam jak byliśmy w grudniu z Moniką, chyba 2017 rok to był, i rozkładaliśmy pierwszy raz naszego tarpa. Była przygoda dla dwójki niedoświadczonych osób, fajna przygoda, bo tak naprawdę no tu się pociągnęło, tam się naciągnęło, tam się jakiś śledź wyrwał, no i tak naprawdę jeszcze zanim to wszystko powstało, obydwoje byliśmy dosyć poirytowani sytuacją, a żeby już to nie była czyjaś wina, to najlepiej to na drugą osobę, na siebie nawzajem. Tu jest ok, wygląda na to, że nie ma tutaj opcji, żeby nasiągi popuszczały. Ale jeszcze tak, póki człowiek jest jeszcze taki w miarę żywy, to warto właśnie tak sobie popatrzeć, czy jak już ten tarp się tak uleży, czy właśnie coś się tutaj na mnie nie luzuje. 35 minut, daję radę. Kurczę, wracam do domu i robię tego baterię. Jak widać kopci tym białym, ale szczerze mówiąc to pachnie jak na cmentarzu, więc zapach znajomy, nie powinniśmy tutaj mieć problemu, tym bardziej, że właśnie nie palimy wewnątrz. Nie jest to duszący dym, nie jest to jakiś czarny, z nie wiadomo jakiej chemii, jest ok. Bardzo usypiające, fajne wrażenie takiego deszczu. Jak tylko on się nie zemści jeszcze niską temperaturą w okolicach Bandyckiej 4 nad ranem, to będzie bardzo fajne rozpoczęcie jesieni 2020 roku po tym wszystkim, co nam z głowami robią. Alternatywa ogniska. Naprawdę alternatywa ogniska. Ja już wiem, że ja zrobię chyba filmik, jak się to robi. Skoro raz zrobiłem, to mogę uważać się za eksperta i zrobić o czym oczywiście już materiału. Jest też od tego ciepełko. Fajne. To jest tak fajne, że mówię, że można by sobie siedzieć i na to patrzeć, ale wiadomo, że nie zrobię 24-godzinnej relacji z siedzenia pod tarpem. To, co w sumie chciałem zrobić, tak jak na plan, materiał bez planu, no to zrobiłem, mówię, no fajne, fajne, wypad, pomimo, że cały czas się szło w ciągu deszczu, sytuacja opanowana, ja jestem suchy, sprzęt jest suchy, woda ocieka sobie wesoło właśnie o rozłożony tarp, miejsca jest pip, temperatura póki co jest ok, więc... Pełna profeska, można powiedzieć, że troszkę rutyna, jeżeli właśnie idzie o to, że to wszystko ładnie idzie na automacie. No to co, pora się relaksować. Ja tutaj mam schowaną fajną książkę, Survival po polsku, Krzysztofa Kwiatkowskiego. Może kiedyś będę miał wenę, to ją zrecenzuję. Niestety tam recenzje właśnie wymagają dosyć przygotowania się takiego tematycznego, jak chce się zrobić dokładnie, ale zacząłem właśnie ją czytać i powiem wam, że Survival po polsku, Krzysztof Kwiatkowski, to jest zupełnie, ten jest zupełnie inne podejście do survivalu czy bushcraftowania. On nie skupia się tam na technikaliach, jak wszędzie się skupiają, jak coś rozpalić, jaki nóż, jaką latarkę i tak dalej. Tam sprzętu w ogóle nie ma, tam nie ma w ogóle tych technicznych rzeczy. Tam jest przede wszystkim głowa. Tam jest przede wszystkim głowa, podejście do tej aktywności. No i zrobił o tym całą książkę, której no, przeczytałem tam na razie z 1/5 i wciąga. Można pisać o takich rzeczach właśnie związanych z pojmowaniem survivalu w naszych jeszcze właśnie polskich warunkach. Nie jesteśmy w jakichś tam dżunglach. I robi to na tyle umiejętnie, że no, czytam z uwagą. Dlatego ja właśnie sobie przystąpię już tutaj do lektury wśród tych kapiących. Tego kapiącego deszczu.
Więc ja przystąpię sobie... O, pewnie się pytają, czy żyję. To jest urok samotnych nocek, żeby nie było, powiadamiamy kogoś bliskiego, gdzie jesteśmy i którędy będziemy szli, co ważne, żeby gdyby coś się stało na szlaku, no to żeby było wiadomo, którędy szukać. No bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Może później powiem, może napiszę, no bo no nie będziemy czekali, ile to będzie się paliło, bo tam widać, że to się trzyma dobrze, nie ma zamiaru gasnąć tego paliwa, tam widzę, że trochę jest. Więc tak, my kończymy materiał w ciągu 40 minuty palenia. Ja później może jeszcze, jak zobaczę, że zgasło i będę na chodzie, to jeszcze właśnie powiem, ile to się paliło. Z opowieści pod daszkiem, coś dla prawdziwie twardych facetów. Przyszedłem tutaj w butach, wiadomo, w butach nogi, a na nogach skarpety. Skarpety na chwilę obecną, te, w których przyszedłem, są mokre i nie sądzę, żeby one zdążyły specjalnie szybko wyschnąć przy naszej świeczce. Jakkolwiek się suszą, skarpety tutaj są z domieszką wełny Merino, bardzo je lubię, są super, ponieważ można w nich chodzić tydzień i nic nie czuć. No, to może się nie powinienem tym chwalić, ale tak jest, to są właściwości, dlatego mówię. A propos świeczki, gdzie my tutaj mamy? A propos świeczki, mija powolutku godzina, jak ona się pali i dalej nie zamierza gasnąć, więc ja powiem, to naprawdę mam nowe hobby, będę w domu, kurde, świeczki robił. Świeczki biedaka. No ale my nie o świeczce, my tutaj mówiliśmy sobie o tym. O, mój mały statyw zaczyna się powolutku zwracać, szczerze mówiąc, że nie muszę taszczyć, nie miałbym możliwości taszczenia tego dużego. Mówiliśmy o tym, co mieliśmy na nogach, więc te skarpety się suszą. Ale żeby przetrwać noc jako prawdziwie twardy facet, ale sobie krzywdę robię, bo... Nie świec sobie na oko, tym bardziej, że kurde, po operacji, po zabiegu. Skarpety wełniane. Mega fajna rzecz, takie skarpety wełniane. Niekoniecznie zakładane od razu na gołą nogę, więc warto mieć jakąś zwykłą nawet skarpetkę pod, ponieważ wiadomo, wełna gryzie. Ale pomimo, że ona gryzie, ja wełnę naprawdę uwielbiam. Szczególnie właśnie na biwakach czuć ten naturalny materiał. Jest fajna, grzeje grubo i jest po prostu tak... Babciowo, ale lubię takie uczucia. Więc skarpety zakładamy, już właśnie takie na noc suchutkie, wełniane, a tutaj właśnie może zdążam się odrobinkę tamte wysuszyć. No przynajmniej tak, żeby na jutro było można je włożyć z powrotem, bo z kolei w tych nie chodzimy, nie lubię w tych chodzić. I punkt kontrolny, mamy 21:25. Czyli mijają 2 godziny, jak ta świeczka się pali, więc naprawdę petarda sprawa. Oj, tak nie. Więc naprawdę petarda sprawa. To jak nie ma ogniska, to właśnie teraz fajnie widać, dlaczego ja się fajnie, komfortowo czuję. Ja za tym ogniskiem nie tęsknię. Ja już zdążyłem przebrać i oszczędziłem wam tego widoku, ale właśnie jak sobie tak siedziałem, czytałem, no i tak właśnie bez ogniska, no to czuć, o, już znowu temperatura lekko schodzi, już trzeba coś by tam ubrać, w związku z tym czapka już jest zamieniona, już czapka z daszkiem na normalną, tą docelową, taką właśnie do spania, więc już w głowę się robi ciepło. Skarpety, no to skarpetami się pochwaliłem, właśnie wymienione, bielizna termiczna ubrana, na to Polar i no taktyczna dla klimatu. I taktyczna, dlatego że kosztuje paręnaście złotych i nie szkoda, gdyby ją gdzieś właśnie zahaczyć, posiorać z Bundeswehry, z demobilu. Taktyczna bluza w kamuflażu. I to jest fajne właśnie przy braku ogniska, że moment, w którym czuję, że coś z temperaturą zaczyna być trochę mało nisko, to jest od razu moment, gdzie sobie się docieplam i ten komfort jest cały czas mega zachowany. Tak, więc mijają 2 godziny. Jest 2 października i jest mega fajnie, cieplutko. To tak jako checkpoint. I świeczka nam lekko przygasa. Jest mniejszy ogień niż był, ewidentny spadek jasności, więc ja myślę, że można zaliczyć tutaj 2,5 godziny. Mamy 21:50. 2,5 godziny taka świeczka w
puszce po orzeszkach ziemnych, takiej standardowej, 2,5 godziny ona nam się paliła. Czyli dwie takie świeczki teoretycznie podejrzewam, że dałyby nam wrażenia na właściwie no, całą taką nockę aktywną przy siedzeniu. Świeczka dawała dużo też ciepła, czułem tutaj od góry, że ona grzeje. I myślę, że tutaj przy takim spadku jakości można uznać, że to też jest jej szczyt wydajności. I tutaj właśnie zakończę jej test. 2,5 godziny na wielkość puszki od orzeszków. Więc ja bardzo dziękuję za wspólne uczestnictwo w tej naszej, w tym moim, w tej naszej nocce solo w lesie, samotnej nocce jesiennej. Jeżeli materiał się podobał, to zapraszam do dania łapki w górę. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to może sobie zasubskrybuj. Może inne materiały z tego kanału też przypadną Ci do gustu. W temacie takim bushcraftowo, lekko podróżniczym, w takiej turystyce minimalnej. Więc dziękuję wszystkim za uwagę. Ja idę tutaj się rozkoszować tym lasem, tym klimatem, który tutaj jest i trochę skupić się właśnie na tej chwili tutaj i teraz. Nie ma jutra, nie ma wczoraj. Na razie, dzięki za uwagę. Do zobaczenia.